Dzień dobry Państwu. 23 dzień grudnia roku Pańskiego, roku pamiętnego 2023 roku, który powoli dobiega już końca. Spotykamy się w przeddzień wigilii. Uśmiechamy się, bo nadchodzą święta. To jest taki czas i spotkań rodzinnych, wcześniej trochę spotkań także i towarzyskich, może jakichś wyjazdów dla niektórych w odległe strony. Ale w każdym razie taki czas, który spędza się miło, taki czas, który zapada w pamięć, i dzisiaj ja też przygotowałem dla Państwa niespodziankę, bo to jest też taki czas, w którym sprawiamy sobie niespodzianki. Dzisiaj chciałbym zabrać Państwa ponownie na kontynent afrykański, który jest kontynentem, uważam, dzisiaj niezwykle ciekawym, a który trochę też zniknął z pola widzenia, przynajmniej u nas w Polsce, a dzieją się tam niezwykle ciekawe rzeczy i o tym porozmawiamy. I to pierwsza niespodzianka. Druga to taka, że wyłączyłem reklamy, proszę Państwa, więc dzisiaj nie będzie reklam i tu bardzo dziękuję wszystkim wspierającym to jest kilkaset osób z całego świata z całej Europy z całej Polski a przede wszystkim mecenasom dzisiejszego odcinka którymi są pan Jacek M z Kozienic i pan Paweł P no, którzy wpłacili takie sumy że uznałem że muszę ich wymienić jako mecenasów odcinka w pierwszej kolejności chociaż tak naprawdę proszę państwa mecenasami odcinka są i ci dwaj panowie, i wszyscy, i wszyscy z Państwa, którzy ten kanał wspierali przez 2023 rok. Za co raz jeszcze bardzo dziękuję tym kilkuset osobom wspierającym na YouTube, na Patronite i poprzez tradycyjne przelewy i to dzięki Wam, no mogłem dzisiaj wyłączyć też reklamy i dzięki Wam mogę nagrywać takie komentarze, nie przejmując się, czy je obejrzy 100 tysięcy, chociaż 100 tysięcy to akurat mi nie grozi, bo nie jestem jakoś reklamowany przez YouTube, ale czy obejrzy je 100 tysięcy osób, czy... czy czy 10 tysięcy, jak to się często zdarza na tym kanale, czy nawet kilkanaście, czy kilkadziesiąt tysięcy, to też się zdarza. Może obejrzeć 1000, 2000. To, proszę Państwa, nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, czy ten komentarz będzie się Państwu podobał, czy ta niespodzianka, którą dla Państwa przygotowałem. Przypadnie Państwu do gustu. No, więc może już przejdźmy na ten, na ten czarny ląd, proszę Państwa, na kontynent afrykański. Niezwykle interesujący, dlatego że trwa tam walka imperiów, walka mocarstw, tych, które dominowały w ostatnich stuleciach i nowych, które wchodzą, próbują konsolidować swoje wpływy. No i niewątpliwie my spoglądamy na pola bitewne Ukrainy. Także spoglądamy na strefę gazy. Ten Izrael i strefa gazy to jest ciekawy konflikt z naszego punktu widzenia, bo on, tak na dobrą sprawę, nie ma tak wielkiego wpływu na światową gospodarkę jak konflikt na Ukrainie, gdzie wokół pól bitewnych toczą się niezwykle istotne rozgrywki dyplomatyczne czy przesunięcia w światowej gospodarce. Jakby Izraeli strefa Gazy jest wyizolowana, to znaczy Strefa Gazy jest wyizolowana i Izrael tam konsekwentnie realizuje to, co uważa za stosowne i zgodne ze swoim interesem, czasami wspierane, czasami krytykowane przez Stany Zjednoczone. I działający na własną rękę, co nie ulega jednak wątpliwości, że z w naszej perspektywy to jest taka strefa trochę wyizolowana. Ale nie jest tak w przypadku Afryki. Proszę Państwa, bowiem ostatnie poczynania Izraela wobec kontrolowanej przez Hamas strefy gazy. Nie tylko w Europie wywołują podziały, chociaż mam wrażenie, że ten świat zachodu jednak stoi po stronie Izraela. Mówię tu o przede wszystkim o Stanach Zjednoczonych, ale także Niemcy. No, ale już niektóre kraje typu Francja, czy szczególnie te, które mają dużą część... Czyli liczącą się, widoczną, część, spo, widoczną, istotną proporcję społeczności muzułmańskiej w swoim kraju, no już troszkę te stanowisko balansują. No ale w każdym razie w Afryce te podziały, jak Państwo się domyślacie, są głębsze. Ten problem palestyński od dokładnie pięciu dekad stanowi zarzewie sporów antykolonialnie nastawionych społeczeństw, którzy sympatyzują z Palestyną, a interesami państwowymi. Po wojnie w 1973 roku, tutaj musimy się trochę cofnąć, w czasie blok kontynentalny, a następnie organizacja jedności afrykańskiej Zerwały stosunki z Izraelem właśnie w 1973 roku, i tylko kilka krajów afrykańskich te stosunki z Izraelem utrzymało. Większość je zerwała, ale dzisiaj ta sytuacja uległa już istotnej zmianie. Gdybyście mieli Państwo powiedzieć na 54 kraje afrykańskie ile uznaje Państwowość Izraela? To byłbym bardzo ciekaw waszej opinii na ten temat. No 44, 44 z 54. Blisko 30 z nich otworzyło ambasady lub konsulaty w Tel Awiwie, a wszystko tak naprawdę zaczęło się zmieniać. Po porozumieniach w Camp David, kiedy no, duży kraj arabski podpisał porozumienie pokojowe z Izraelem, i wtedy wiele narodów afrykańskich zdecydowało, że trzymanie się z dala no, nie, ma większego, nie, nie ma większego sensu. No i ta tendencja nabrała jeszcze większej dynamiki po porozumieniach z Oslo w 1993 roku, a więc okresie, który no, także oznaczał upadek reżimu apartheidu w Republice Południowej Afryki. Koniec zimnej wojny. No my myślimy, że to był upadek Związku Radzieckiego, upadek Wielkiego Muru. Lech Wałęsa, okrągły stoł, wybory czerwcowe w Polsce. Natomiast z punktu widzenia globalnego południa, no to właściwie ten 93 rok tutaj jest takim, takim taką cezurą oddzielającą tę epokę zimnej wojny od nowych czasów, a to oznaczało także właśnie przede wszystkim upadek apartheidu w Republice Południowej Afryki, ale także oznaczało obietnicę zbliżenia Izraela. Z narodami afrykańskimi. To zupełnie stworzyło nową sytuację, no i umożliwiło powrót do, 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 tych, do tych relacji. I niedawno porozumienia normalizacyjne zawarte z Czadem, Marokiem i Sudanem, czy no, tutaj umówione przeze mnie wcześniej uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela przez Demokratyczną Republikę Kongo, to jest to, co. To, co o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, stanowią dla Izraela wielkie, takie dyplomatyczne, jednak zwycięstwa na tym kontynencie. Pozycja Izraela jako jednego ze światowych liderów w dziedzinie technologii rolniczych przede wszystkim jest tutaj dużym atutem, taką bardzo atrakcyjną zachętą dla krajów afrykańskich. No, o słabym poziomie bezpieczeństwa żywnościowego. To wiele, wielokrotnie rozmawialiśmy o tym przy okazji konfliktu czy tej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, jak bardzo ważne są te rynki zbożowe ukraińskie i rosyjskie. Już nie ma sensu tego powtarzać, no ale w tym sensie jakby Izrael tu jest atrakcyjnym krajem, bo dysponuje tymi technologiami produkcji żywności. Techn dysponuje technologiami rolniczymi dla tych gospodarek posiadających tereny suche i półsuche, bo no nie cała Afryka się akurat z takich terenów składa. Więc można stwierdzić, że sprawność rolnictwa Izraela i dobry wizerunek Izraela w tej. W tej jakby dziedzinie gospodarki. Pomogła też jego sprawie w czasie, gdy wiele krajów afrykańskich no, coraz częściej zmaga się z suszą, powodziami i ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. A jedna piąta ludności Afryki jest, pamiętajmy o tym, niedożywiona. Nawet państwa, które otwarcie krytykują Izrael, znajdują się w trudnym położeniu. Na przykład Republika Południowej Afryki, jeden z najgłośniejszych krytyków Izraela na kontynencie, jest także, jak się okazuje, jego największym partnerem handlowym w Afryce. I chociaż RPA jest filarem handlu Izraela z kontynentem, no to jednak społeczeństwo obywatelskie w tym kraju wywiera rosnącą presję, aby RPA, by Pretoria zajęła, bardziej opowiedziała się po stronie, po stronie Palestyny. Co ciekawe, a w 2021 roku handel Izraela z krajami Afryki Subsaharyjskiej osiągnął 750 milionów no, dolarów. Nie jest to może jakoś oszałamiająca kwota, ale te relacje handlowe no, jednak są, są bliskie, a zawsze jeżeli te relacje handlowe są. Bliskie, to, to no, ma to wpływ na, na decyzje polityczne. Również już nie chciałbym, żebyśmy tutaj wracali do tego sporu, co jest ważniejsze polityka czy yy, gospodarka. No, niektórzy uważają, że to jest oczywiste, ale to są zwolennicy obu tych podejść, którzy uważają, że odpowiedź jest oczywista na to pytanie. Wróćmy do Izraela. Eksportuje na kontynent maszyny, elektronikę i chemikalia, z tego prawie dwie trzecie sprzedano do Republiki Południowej Afryki, czyli no, yy, widzicie Państwo, to się rozchodzi jakby głos społeczeństwa obywatelskiego i te relacje handlowe, czyli RPA no, bywa krytykiem Izraela, jeśli chodzi o kwestie polityczne, a jednocześnie no, jest liderem, jeżeli chodzi o wymianę handlową z Izraelem. Następna jest Nigeria, z którą Izrael w 2021 roku miał. No, jednak spory wolumen handlowy, ta wymiana handlowa to było 129 milionów dolarów. No i uważa się, że w Kamerunie siły izraelskie wspierają także długoletniego władcę Paula Bije, szkoląc. BIR, tutaj Izrael, ma pewien know-how i mógłby szkolić, co ciekawe, ale oszczędnie, że tak powiem, chyba dzieli się swoją wiedzą, ale wygląda na to, że w Kamerunie w Kamerunie ma to miejsce. I to tak, jeżeli chodzi o ogólny przegląd relacji izraelsko-afrykańskich. A teraz Egipt i Izrael. Według sześciu starszych zagranicznych dyplomatów Izrael no starszych, tych ważniejszych rangą Izrael po cichu próbował w ostatnich tygodniach uzyskać międzynarodowe wsparcie dla przeniesienia kilkuset tysięcy cywilów ze strefy gazu do Egiptu na czas wojny na tym terytorium. No, czyli rozumiem, że Izrael chciał po prostu usunąć ze strefy gazy tych cywilów, żeby nie przeszkadzali, no licząc się z tym, że jeżeli po prostu tam zostaną, no to będą ginąć. No i rzeczywiście to się dzieje, ale, no właśnie, Egipt, raczej jak, jak widzieliśmy, to w ostatnich tygodniach się na to nie chciał zgodzić. Izraelscy przywódcy i dyplomaci podobno prywatnie proponowali ten pomysł. No nie wiem, czy coś takiego, no tak, no jak to. Powiedzmy, że w kuluarach, tak to się nazywa, proponowali ten pomysł kilku zagranicznym rządom, przedstawiając go jako inicjatywę humanitarną, która umożliwiłaby cywilom czasową ucieczkę. Przed zagrożeniami ze strefy gazy. No i w kontekście Egiptu była tutaj mowa o ich w obozach dla uchodźców na pustyni Synaj, tuż na granicy, ale sugestia ta została odrzucona przez większość rozmówców Izraela. Także podobno Stany Zjednoczone i Wielka Brytania też tą sugestię odrzuciły ze względu na ryzyko, że takie masowe wysiedlenia mogłyby się stać trwałe. Czyli po prostu no, usuwamy ze strefy gazy tych cywilów, żeby nie przeszkadzali no ale potem oni już tam nie mogą wrócić. No, z, z Hamasem dochodzi do rozprawy, Hamas zostaje zniszczony, te tunele zostały zniszczone, wszyscy bojownicy Hamasu zostają wyeliminowani, no, ale ludności w strefie gazy nie ma, gdzieś tam jest w namiotach w, na granicy, w tej strefie Syna, już wtedy, i okazuje się, że wtedy nie, mogłaby, nie mogliby wrócić, tego się obawiali Amerykanie i Brytyjczycy. No, tak wygląda z tych nieoficjalnych przekazów. Według dyplomatów, którzy wypowiadali się anonimowo, właśnie, aby swobodnie omówić tą wrażliwą kwestię, kraje te obawiali, obawiały się także, że taki rozwój sytuacji mógłby zdestabilizować właśnie Egipt i Uniemożliwić znacznej liczbie Palestyńczyków dostęp do, do ich. Po prostu terytorium w tej Strefie gazy, no po prostu żeby tam nie wrócili. Więc pomysł ten stanowczo został odrzucony również przez samych Palestyńczyków, no, którzy obawiali się, że to po że prostu, Izrael wykorzysta tę okazję do trwałego przesiedlenia ponad dwóch milionów ludzi stłoczonych w tej gazie, teraz już bombardowanej e, i e, no, w której po prostu toczy się pomimo e, tego, że mieszkają tam cywile, no regularna wojna, i to wcale nie jest teraz takie nieprawdopodobne, że Tel Awiw ma. No, potrafi grać w demografię i potrafi tworzyć takie sytuacje, żeby tą demografią wygrywać. Egipt odgrywa tutaj taką delikatną rolę w gazie. Częściowo jest to Straż Graniczna, częściowo mediator, częściowo koordynator pomocy, ale nie chce de facto zostać jakimś administratorem terytorium z Palestyńczykami po ponad 10 latach wewnętrznych niepokojów zapoczątkowanych powstaniem arabskiej wiosny. Pamiętajmy o tym, kraj pogrążony jest w głębokim kryzysie gospodarczym. No, i obawia się, no co innego Polska, no, która ma dobre wyniki gospodarcze cały czas, i my przyjęliśmy przecież sporo Ukraińców. Nie wiem, na ile to zostało odnotowane gdzieś tam w Europie. Bo często też postrzega się nas w kontekście zielonej granicy, że jesteśmy tacy niechętni migrantom, ksenofobiczni i tak dalej, ale jeszcze u nas gospodarka się kręci. A wyobraźcie sobie państwo, że w Polsce jest kryzys gospodarczy, tak jak w Egipcie. No to czy wtedy bylibyście zwolennikami tego typu? No, otwartości i Egipt się tego obawia, właśnie obawia się, że nagłe przeniesienie palestyńczyków wywołałoby zamieszanie w północnym Synaju. Gdzie właśnie egipskie wojsko teraz w ogóle usiłuje powstrzymać powstanie islamistyczne? To jest pierwsza obawa Egiptu, a druga to taka, że może skłonić niektórych Palestyńczyków do rozpoczęcia ataku z Synaju na Izrael, no co następnie mogłoby wciągnąć Egipt w konflikt z Izraelem. Czyli mamy sytuację, w której tam się znajduje no nie wiem, milion, dwa miliony Palestyńczyków. I Egipt już ma z tym problem, a ma wiele problemów, a także problemów gospodarczych, a za chwilę dochodzi do jakichś starć między tymi palestyńczykami. Pewnie Hamas by tam się odtworzył i by tam działał, również stamtąd, no i. I to wprowadziłoby destabilizację również do Egiptu. To tyle, proszę państwa, jeśli chodzi o, o Egipt i Izrael. A teraz kwestia Italii i migracji. O tym mówiliśmy też w poprzednich odcinkach. Italia tu jest ważnym krajem, a Palestyńczycy, których tak obawia się Egipt, coraz częściej no, decydują się na ucieczkę nie do krajów arabskich, lecz do Europy. Nie jest ich dużo, to jest 2 miliony ludzi. No, Ukraina to jest znacznie więcej, więc to miało wpływ na Europę, a na Polskę to już rzeczywiście dużo większy. No, Ale jeżeli zdecydują się na ucieczkę do Europy, to to ma jednak też duży wpływ na kilka krajów na południu Europy, takich jak Italia. No I to można uznać za najbardziej medialną obecnie grupę objętą konfliktem, która jednak i tak stanowi krople w morzu migrantów przymusowych przybywających na stary kontynent. No, jeżeli spojrzymy na eksplozję demograficzną w Afryce, no to tu mówimy o liczbie ludności znacznie większej niż 2 miliony, no która teraz tam jest właśnie no w ob ob Obserwuje to bombardowania Hamasu i, i niestety czasami też przy okazji traci życie lub zdrowie, przy, właśnie przy tej okazji bombardowania Hamasu. I no, uciekają niektórzy do Italii, czy uciekają na stary kontynent. W ostatnim materiale mówiłem Państwu o tych szlakach migracyjnych przez Libię i Tunezję, no a także kontrowersyjnych umowach, jakie współczesna Europa, Unia Europejska, jakie podejmujemy z autokratami z Północnej Afryki, którzy no, obiecują, że ograniczą przepływ migrantów do południowej flanki Unii Europejskiej. No i tutaj kluczowym krajem są Włochy, proszę Państwa. W połowie września włoski rząd podał, że od początku roku do jego wybrzeży przybyło prawie 126 tysięcy migrantów. No w porównaniu z 66 tysiącami w tym samym okresie ubiegłego roku, czyli prawie dwukrotny jest to wzrost, Wzrost. Rzym zamierza poradzić sobie z tym problemem migrantów w dość niekonwencjonalny sposób. No, jak Państwo myślicie, co tutaj, albo co wy byście wymyślili, gdybyście pracowali w Rzymie, w Ministerstwie Migracyjnym, czy po prostu w centrali, jak sobie radzić z tą migracją? Więc Włosi wymyślili, że będzie to outsourcing wniosków o azyl i wysyłanie nadmiaru osób poza terytorium. Czyli chcą, jakby. Hmm, no tak, tylko jak to zrobić? No wypchnąć, czy rozluźnić tą, tą wielką presję migracyjną. Premier Włoch Giorgia Meloni podczas spotkania ze swoim albańskim odpowiednikiem w Rzymie przedstawiła plan tymczasowego wysyłania migrantów właśnie do Albanii. Właśnie do Albanii. No nie wiem jaki tutaj biznes miałaby Albania w tym, że ona by przyjmowała tych migrantów, którzy by czekali na przejazd do Włoch, no ale to tworzy się jak zawsze tworzą, no nie wiem, czy można tak mówić, bo jednak mówię, proszę Państwa, o ludziach, to nie będę mówił tu o łańcuchach yy, korzyści, yy, no ale tak jest, że Włosi są tym krajem docelowym, są migranci, no i teraz jacyś pośrednicy się zaczynają zdarzać w tym łańcuchu, no oczywiście to są ci, którzy na tym zarabiają, jakaś grupa ludzi, no ale być może teraz powstaną jakieś kraje, które będą w tym biznesie, no wiem, że to jest kontrowersyjne słowo, które używam w tym kontekście, ale będą próbowały odgrywać rolę pośredników, stworzą może dla nich jakieś obozy i może po prostu będzie outsourcowanie tego problemu, że no to w takim razie, nie wiem, Albania będzie widziała w tym może jakiś interes dla siebie, żeby tych ludzi przetrzymywać przez kilka miesięcy. Eee, a oni będą oczekiwać na wizę do Europy, jak nie do Włoch, to może do jakiegoś innego kraju, do strefy Schengen. No nie wiem, jak to będzie się Albanii teraz opłacać. Eee, porozumienie miałoby polegać właśnie na tym, proszę Państwa, że Albania da Włochom możliwość wykorzystania niektórych obszarów terytoriów, na których Włochy mogłyby tworzyć na własny koszt dwa centra zarządzania nielegalnymi imigrantami. No, ale to jest kwestia suwerenności też terytorialnej. Jak to miałoby wyglądać, że Albańczycy odstąpiliby część tego terytorium? I powiedzieliby, że mają ten problem z głowy, czy sami by się tym musieli zajmować. No jest to jakiś taki, powiedziałbym, jakiś eksperyment, bo chyba nikt tego nie robił do tej pory, chociaż może tutaj Państwo nie poprawicie. Hmm, czy były? No, takie obozy przejściowe. No dobra, ale to już, ale to już blisko Europy. Czy nikt tego nie robił w Europie? E, no i e, dobrze. No, i te ośrodki miałyby powstać w albańskich portach Schengen i Giader. Meloni zapowiedziała, że obiekty mają zostać otwarte wiosną przyszłego roku i początkowo mogłyby przyjąć 3000 osób. No niewiele, ale jestem ciekaw, jakby to nie wyszło. No i rząd włoski ma nadzieję, że gdy ośrodki zostaną w pełni uruchomione, będą mogły przyjmować do 36 tysięcy osób rocznie. Nie wiem teraz. Jeżeli 2, no to 72 tysiące, no ale to też nie jest duża liczba, ale chyba nawet nie o to tu chodzi, tylko bardziej o pewien model, bo jeżeli to się sprawdzi, no to może takie obozy powstaną w innych miejscach. Jeden ośrodek będzie służył do przyjmowania migrantów uratowanych na morzu, a drugi będzie przeznaczony na zakwaterowanie migrantów kwalifikujących się do ubiegania się o azyl w Unii Europejskiej. Nie jest jasne, co się stanie z tymi osobami, które się nie kwalifikują, ale rząd Maloni skupił się na wykorzystaniu groźby natychmiastowej deportacji jako środka zniechęcającego migrantów do przybywania do wybrzeży Włoch. Czyli część będzie od razu deportowana, część może się w ogóle dostanie do Schengen, a część czy Zostanie przyjęte od razu, a część trafi do tych jakichś obozów. No i pytanie, co, ta, co dalej? No tam będą się ubiegać o wniosek. I rozumiem, że jeśli tego ta aplikacja czy im się to nie uda, no to rozumiem, że wtedy, wtedy też deportacja. No, w, no bardzo jestem ciekaw tego eksperymentu. Organizacje Praw Człowieka i Politycy Opozycji Potępili, potępili jakby ten projekt. Sekretarz Lewicowej Partii Więcej Europy, Ricardo Maggi, jeżeli dobrze czytam, Maggi albo Maggi, 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 napisał na Ex, że umowa stworzy włoskie Guantanamo. Przeciwnicy pomysłu jednak pozostają bezradni, gdyż sprawa pozostanie poza zakresem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wstępna ocena przeprowadzona przez nasze służby prawne wskazuje, że nie stanowi to naruszenia prawa Unii Europejskiej. Lecz wykracza poza prawo Unii, powiedziała unijna komisarz do spraw migracji, pani Ilwa Johansson, na temat porozumienia włosko-albańskiego w Brukseli. No, to bardzo ciekawa sprawa, czy państwo w, 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 wiedzieliście, wiedzieliście o, o, o tym, kto jest komisarzem do spraw migracji w Unii Europejskiej, migracji, która jest tak ważną kwestią także dla nas, no, dla nas jako Unii Europejskiej, także dla nas. W Polsce. No, i proszę Państwa, teraz przechodzimy do głębiej, idziemy głębiej w stronę Kontynentu afrykańskiego, napięcia erytrejsko-etiopskie i ambicje imperialne. Bruksela zdaje się akceptować poczynania Włochów zmierzających do ograniczenia problemu migracji z Afryki i z Bliskiego Wschodu, która to migracja systematycznie rośnie i nie widać końca tego, i nie widać, żeby ona zmalała, a, bo także pojawiają się kolejne konflikty na kontynencie. No, w ostatnim czasie wyjątkowo niepokojące sygnały zaczęły docierać z Etiopii, która być może wejdzie w. Właśnie teraz na ścieżkę wojny. 13 października premier Etiopii Abiy Ahmed Ali poinformował, że uzyskanie taniego, stałego dostępu do portu nad Morzem Czerwonym jest kwestią egzystencjonalną dla jego śródlądowego kraju. Tutaj możecie Państwo sobie obejrzeć zdjęcie, jak wygląda. To jest taka, nie wiem, mem, to może nie, no, ale takie anegdotyczne przedstawienie sytuacji Etiopii której to populacja do 2030 roku będzie wynosić 150 milionów. To oznajmił w telewizyjnym przemówieniu do parlamentu prezydent właśnie Abi Ahmed Ali. Populacja 150-milionowa populacja nie może żyć w geograficznym więzieniu. Po pierwsze, zasugerował, że sąsiedzi Etiopii mogliby zapewnić jej stały, tani dostęp do swoich portów w zamian za udziały w lukratywnej spółce. Publicznej i projektach takich jak Ethiopian Airlines czy Etio Telecom, czy dostawy energii generowaną przez Tamę Wielkiego Odrodzenia. Następnie, no to y, szokowało niektórych, zaproponował, że być może właśnie Erytrea, Dżibuti, Somalia i Etiopia w ogóle mogłyby się połączyć, tworząc jeden bardzo duży kraj z dużym dostępem do y, morza. Y, no tak, bo to jest ta niestabilność Etiopianu. Będąc dużym krajem, o dużej populacji, a nie mając dostępu do morza, no nie może jakby wykorzystać swojego bogactwa, bo zależy od sytuacji w tych krajach, które często są zdestabilizowane, albo z nie może dojść do porozumienia. No, i no właśnie, to Państwa bardzo wiele jest pomysłów już korekty granic na świecie. To samo widzieliśmy ostatnio w Wenezueli, gdzie w referendum przegłosowano, że tam można by przyłączyć też część, część terytorium Gujany. No, to charakteryzuje czasy geopolitycznych niepokojów, że się zmieniają granice i wszyscy dochodzą raptem do wniosku, że te granice zostały nieefektywnie ustalone. Albo niesprawiedliwie i chcą to zmienić. No i wróćmy teraz do Etiopii. I tej koncepcji, nie wiem, czy można powiedzieć, że można powiedzieć, że imperialnej, właśnie, że to Erytrea, Djibouti, Somalia, Etiopia mogły być jednym wielkim państwem. W takim scenariuszu argumentował prezydent Etiopii, że to nowe, ogromne państwo afrykańskie byłoby no, kolejną Rosją, kolejnymi Chinami, kolejną Ameryką na arenie międzynarodowej. Czyli Afryka przystąpiłaby do koncertu mocarstw. Tylko właściwie na dobrą sprawę nie ma żadnego mocarstwa afrykańskiego. Dzisiaj RPA jest w BRICS, no jak. Jako taki reprezentant. No Egipt ma dołączyć, również, ma dołączyć również Etiopia do BRICS od 1 stycznia 2023 roku, ale no Nigeria niby też jest blisko, może nie tyle BRICS, co ma pewien potencjał. Ale nie ma mocarstwa rzeczywiście afrykańskiego, a tu mamy do czynienia właśnie z taką koncepcją no, imperialną, że to miałby być kolejny gracz właśnie tego wielobiegunowego ładu globalnego. Oczywiście, biorąc pod uwagę brak równowagi sił i wielkości między Etiopią a jej nadmorskimi sąsiadami, no taka Unia nie byłaby zgromadzeniem równych sobie, ale no, jakimś takim afrykańskim milem, można by powiedzieć, że jest jeden lider w postaci Etiopii, który dołącza. Pozostałe, mniejsze kraje, to byłaby taka aneksja, przez którą Etiopia realizowałaby swoje interesy geopolityczne i geoekonomiczne, no, jednocześnie, właśnie pozbawiając wszelkiej suwerenności tych sąsiadów. No, jaki oni widzieliby w tym biznes, żeby się połączyć z dużo większym, liczniejszym krajem, żeby rozwiązać jego problemy. No, jest to, no tak, no, można by to porównywać do niemieckiego. Lebensraum albo rosyjskimi tradycjami imperialnymi. Etiopia oddzielona jest od reszty chrześcijańskiego świata i do w zasadzie XIX wieku była otoczona przez nieprzyjaźnie nastawione państwa islamskie i wytworzyła sobie, podobnie jak to miało miejsce w przypadku Rosji, no taką ideę strażnika chrześcijaństwa w Afryce. My mamy inaczej, bo my nie jesteśmy w takim krajem imperialnym, my jesteśmy w defensywie, my się bronimy, my jesteśmy przed murzem. Albo chrześcijaństwa, albo demokracji i wartości liberalnych czy zachodnich, ale są kraje, które mają pewne poczucie misji, chociaż właściwie u nas te idee prometejskie, no też dosyć mocno rezonowały w latach 90., że też mieliśmy pewną potrzebę posłannictwa, ale w przypadku Etiopii to jest trochę bardziej przypomina to ideę Trzeciego Rzymu, że był Rzym, Bizancjum, no i potem Moskwa miała być spadkobiercą tej tradycji. No i trzeba się podbijać wszystkie pozostałe państwa, no jak rozumiem też dla ich dobra, właśnie żeby, może, nie, no, może nawet już nie dla dobra tych państw, tylko dla dobra tej idei, którą te państwa też powinny uznać, jak rozumiem. No i teraz podobnie myśli o tym Etiopia w poczuciu tej specjalnej misji towarzyszy rozrost terytorialny dawnego cesarstwa toczący się aż do rozwoju kolonializmu europejskiego w Afryce, czyli jakby kolonializm zahamował rozwój etiopskiego imperium, bo ono istniało i Etiopczycy mają przeświadczenie o specjalnej pozycji, byli wielce zdziwieni, że Europa nie traktowała ich z należytym szacunkiem jako równoprawnego partnera, Czego przejawem był chociażby konflikt cesarza Teodora II z Brytyjczykami. No, Czyli już pewne tradycje imperialne w Etiopii są, jest pewne wyobrażenie. No i czy teraz XXI wiek będzie próbą powrotu do tego? Zwłaszcza, że mamy jakby drugą fazę. Pierwszą była dekolonizacja, a teraz. No, te mocarstwa dwudziestowieczne tracą na znaczeniu, ale pojawiają się nowe. Pojawiają się nowe. Zobaczymy, jaki jak to będzie miało wpływ na ideę imperialną etiopską. Zmiany w postrzeganiu Etiopii spowodowały obie wojny abisyńskie. Tutaj wracamy jeszcze do historii. W wyniku pierwszej wojny abisyńskiej, przechodząca gwałtowną modernizację Etiopia, pokazała, że jest w stanie odeprzeć napór europejskiego mocarstwa kolonialnego, utrzymując status suwerennego, funkcjonującego Aktora międzynarodowego. No, proszę Państwa, to była, można powiedzieć, pewnego rodzaju niespodzianka, ale druga wojna abisyńska, choć przegrana, zwróciła uwagę społeczności międzynarodowej i przyczyniła się do rozpropagowania sprawy etiopskiej. Po wyzwoleniu przez aliantów Etiopia podpisała też traktat pokojowy z Włochami czasów Mussoliniego, które jednak no to kiełkujące gdzieś tam, czy pruniące się mocarstwo afrykańskie pokonała. No i Etiopia nie tylko wtedy uzyskała włoską Erytreę, ale oprócz tego ogromne symboliczne znaczenie w oczach ludności Afryki i zapanowania cesarza Halie Sylasie. Kraj osiągnął szczyt swojej potęgi, przechodząc przez modernizację i poprawiając swoje relacje z USA, stając się jednym z głównych inicjatorów powołania Organizacji Jedności Afryki, czyli organizacji, która stała się pierwowzorem Unii Afrykańskiej. Siedziba właśnie mieściła się w stolicy Etiopii, Addis Abebie. I aż do końca lat 60. to właśnie Etiopia była najbardziej liczącym się graczem spośród wszystkich państw afrykańskich wobec problemów zewnętrznych, no, nie o której tutaj wspomniałem, i izolacji rządzonego przez burów RPA. Jednak narastające problemy wewnętrzne i budzący się separatyzm zakończyły okres świetności tego państwa, i po obaleniu cesarza, w wyniku rewolucji komunistycznej, Etiopia w dramatycznym tempie straciła na znaczeniu, no, pogrążając się w wojnie domowej i licznych konfliktach wewnętrznych. Kraj też ostatecznie utracił dostęp do morza. I zmuszony był uznać niepodległość Erytrei, no a to oznaczało już koniec ambicji imperialnych i po zakończeniu wojny domowej kraj ulegał co prawda stabilizacji, a gdy to się stało, no to wtedy zaczęły wybrzmiewać głosy o potrzebie powrotu do dawnej świetności, a stało się to no, szczególnie ewidentne po objęciu posady premiera przez Abiego Ahmeda Aliego w 2018 roku. Tutaj jeszcze raz jeszcze raz jego, jego zdjęcie. Czy takie właśnie anegdotyczne przedstawienie sytuacji Etiopii. Ta ma wielkiego odrodzenia, nie bez powodu nosi nazwę, bo jego nazwę, bo, czy swoją nazwę, bo oprócz nie nosi jego nazwy, tylko nosi nazwę wielkiego odrodzenia. Więc, proszę Państwa, też mamy do czynienia z narodem etiopskim, czy z krajem, który chce wrócić do dawnej potęgi. To nie tylko Turcja Erdogana, to nie tylko Węgry Orbana. No, nie tylko Chiny, oczywiście, gdzie też mamy wielki renesans narodu chińskiego, ale to także Etiopia, gdzie mamy do czynienia z podobnym projektem i właśnie tamą, i retoryką też, i tamą wielkiego odrodzenia. Bo oprócz znaczenia geopolitycznego w zakresie energetyki i gospodarki wodnej, ta tama jest też pierwszym takim megaprojektem z, z, po wojnie domowej i zwiastunem. E, triumfalnego powrotu Etiopii na lono e, liczących się w Afryce aktorów, a teraz mamy wejście Etiopii do BRICS, i ono nastąpi już za dwa tygodnie nie, właściwie to chyba król, szybciej, 1 stycznia. I także to nie pozostaje bez znaczenia dodatkowo wzmacnia retorykę etiopskiego odrodzenia. Jednak zarówno wielkie projekty, jak i członkostwo w organizacjach międzynarodowych nie są według rządzących wystarczające, by w pełni powrócić do czasów świetności, które kraj. E, 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 które kraj przeżywał w zapanowaniach Halie e, Syliasie. Dlatego też coraz głośniej wybrzmiewają postulaty o odzyskanie dostępu do morza. No i teraz pytanie jest, jak Etiopia zacznie wracać do tego dawnego znaczenia. No to chyba to oznacza natychmiastową aneksję tych mniejszych sąsiadów. E, chyba, że się sami zgodzą. Dobrowolnie jakoś może ułożyć z tą rosnącą potęgą Jobskiego, ale tu pewnie jeszcze będą mocarstwa globalne, które będą miały coś do powiedzenia. No, ale, proszę Państwa, różne tutaj scenariusze wiszą w powietrzu. No, właśnie. Etiopia w zasadzie nigdy się nie pogodziła z utratą, proszę Państwa, dostępu do morza. Jeśli nie uda się go odzyskać środkami dyplomatycznymi, no to pewnie zobaczymy, czy sięgnie po um, instrumenty wojskowe, ale nie można tego wykluczać. Etiopia starała się też o włączenie Dżibuti, gdy władze sprawowali nad nim Francuzi. No, to ostatecznie zaakceptowała jego państwowość, a otwarta agresja wobec państwa o tak strategicznym znaczeniu, i tutaj już wchodzą te wielkie mocarstwa, bo w Dżibuti swoje bazy mają Chiny, mają swoje bazy Stany Zjednoczone, Francja, Włochy, Japonia i Arabia Saudyjska. No, to byłoby wizerunkowe samobójstwo, ale nawet nie tylko wizerunkowe, podejrzewam, że byłby jakiś odpór, nie wiem, czy wojskowy, czy ekonomiczny no tutaj raczej Etiopia, Dżibuti ruszyć nie może. No i w związku z tym obiera kierunek północny i to jest erytrejski port Wasmarze, który staje się bardziej prawdopodobnym celem teraz tutaj reżimu w, w Abdis Abebie i Erytrea od samego początku istnienia, mowa tu właśnie o Erytrei, no, posiada bardzo napięte stosunki z Etiopią. Spór graniczny zakończył się formalnie dopiero w 2018 roku spór Erytrei z Etiopią, i chociaż udało się osiągnąć to porozumienie, to gdy wybuchł konflikt w Tigraju, no znowu pojawiły się napięcia. Zarówno Etiopia, jak i Erytrea prowadziły działania zbrojne przeciwko separatystom. Etiopia podpisała porozumienie pokojowe w Pretorii w RPA, które zakończyło dwuletnią wojnę domową, ale Erytrea nie była stroną tego porozumienia i wojska dalej stacjonują na terytorium Etiopii i przesuwają w taki nieformalnie, w taki sprytny sposób de facto tą granicę. Etiopia teoretycznie mogłaby wykorzystać erytrejską obecność jako z beli, prezentując powstały konflikt jako wojnę obronną. No, proszę, no, jak widać, wszystkie mocarstwa walczą o pokój i się bronią. I teraz Etiopia mogłaby też użyć tego argumentu. No, Rosjanie też mówią, że się bronią w, na Ukrainie więc Teopa też mogłaby no, stwierdzić, że ona się teraz broni przed Erytreą. Eee, dyktator Erytrei z kolei Isaias Awerki już i tak nie cieszy się na świecie zbyt dobrą opinią. Erytrea jest jednym z najbardziej totalitarnych państw świata, wręcz można powiedzieć, że afrykańskim odpowiednikiem Korei Północnej, nie, która dodatkowo nie posiada znaczących pokładów surowców, więc zainteresowanie społeczności międzynarodowej tym krajem no, nie jest zbyt duże i w przypadku wybuchu konfliktu no, to mo mo mogłoby być no, na początku pewnie wszyscy byliby wzmożeni, a może media, może dziennikarze. A potem być może wszyscy by o tym szybko zapomnieli, bo nie ma jakichś większych powodów, y czy żeby to, żeby to zainteresowanie zostało utrzymane. No i pytanie teraz brzmi: Czy będziemy mieli kolejną wojnę w Afryce? Czy rosnąca na znaczeniu i coraz bardziej, mająca coraz większe ambicje, Etiopia uderzy? Na ten moment są dwa główne czynniki, które mogą skłonić Etiopię do ustąpienia. No i proszę Państwa, pierwszym z nich jest Rosja, które jest to jedyne mocarstwo, które no jednak interesuje się tego typu krajami jak Erytrea. Rosjanie tutaj próbują, no, coraz bardziej wypychani gdzieś z Europy, interesują się tym światem pozaeuropejskim, i takie kraje jak no, są dla nich ciekawe, nie tylko w, z punktu widzenia głosowania w ONZ, no, ale wypychania z Europy. No, ona byłaby jednym z państw objętych rosyjską, ona była jednym z państw objętych rosyjską umową zbożową no także wielokrotnie udzielała już poparcia Rosji w głosowaniach Zgromadzenia Ogólnego ONZ, e, co, a to wraz ze wzrostem znaczenia Afryki w polityce zagranicznej w Moskwy e, sprawiłoby, że stało właściwie, stało się to już, sprawiło, że Asmana stała się ważnym punktem prowadzenia operacji w regionie rogu Afryki, zwłaszcza gdy weźmiemy się pod uwagę kontekst Sudanu, no więc gdyby Etiopia uderzyła... No to teraz pytanie, czy Rosja by się tak temu przyglądała, jakich sojusznik czy państwo, które głosuje chociażby w Radzie ONZ-u, tak jak w, jest to Rosji na rękę, po prostu temu się przyglądała. Na pewno jakaś reakcja by była. No, powiązania rosyjsko erytrejskie są do obejścia, a znaczenie Etiopii jako partnera oraz no, wspólne członkostwo może przychylić szale na korzyść Abdis Abeby. No, że Rosjanie stwierdzą, że jednak lepiej, jest, żeby. Mieć dobre relacje z Etiopią, która jest BRICS, i że BRICS jest ważniejsze niż relacje z jakimś peryferyjnym, peryferyjnym krajem w Afryce. To, be, to będzie kalkulacja, którą Rosjanie musieliby jakoś rozstrzygnąć. Trudno teraz jednak jednoznacznie stwierdzić, jakby to wyszło. Ale jest drugi czynnik, który będzie obejść dużo trudniej, mianowicie to jest zdolność bojowa Erytrei, która w swojej historii no niejednokrotnie pokazała, że yy, mimo, że jest mniejszym państwem, to że nie tylko jest w stanie nawiązać równą walkę ze znacznie większym sąsiadem, ale co więcej jest w stanie walczyć w korzystny sposób sporne tereny, więc jest takim można powiedzieć, że najeżonym zwierzęciem, yy, które wcale tak łatwo się yy, nie podda. No i proszę Państwa tutaj to pytanie o rozwój imperialnego projektu etiopskiego. E, musimy pozostawić otwarte i musimy tą kwestię jakby zamknąć. Jestem ciekaw Państwa opinii na ten temat, e, a my przechodzimy do e, Sudanu, e, który e, nieodległego zresztą, e, gdzie, m, który ma też znaczenie dla dynamiki konfliktu, potencjalnego konfliktu etiopsko-rytryjskiego. E, który mógłby no, dodatkowo jeszcze zdestabilizować region rogu Afryki w połączeniu z groźbą właśnie proliferacji konfliktu sudańskiego, no, to już byłaby katastrofa. Z tego już chyba cieszyłby się e, tylko Władimir Putin, może Aleksander Łukaszenka, który transportowałby samolotami przerażonych ludzi, którzy przez to cały dorobek życia e, przeznaczaliby na jakąś złudną nadzieję choćby tylko imigracji do Europy. No nie chcę tu już wierzyć jakichś tragicznych scenariuszów, ale destabilizacja rogu Afryki to oczywiście zwiększenie tej presji migracyjnej, wszystkich się w Albanii umieścić nie da. Zresztą widzimy, że to są niewielkie ilości ludzi, tak naprawdę. No i teraz spójrzmy na mapę, proszę państwa, jak to wygląda. Właśnie ten region Roku Afryki, który mógł być zdestabilizowany. Co więcej, właśnie Erytrea byłaby jednym z głównych państw, do którego uciekałyby ofiary konfliktu w Sudanie. W przypadku wojny nie tylko ludność erytrejska, ale i Sudańscy, choć byliby zmuszeni uciekać z objętego wojną krają. ogromny przepływ mas ludności związany z, huma, z, z humanitarną. Kasafa w Sudanie byłby jednym z, był jednym z głównych punktów negocjacji w dżudzie między siłami sudańskich lojalistów a RSF. -em. Obie walczące strony zobowiązały się do ułatwienia pomocy humanitarnej, lecz same rozmowy okazały się niestety, e, znaczy doprowadziły do fiaska i, i nie doprowadziły do żadnego zawieszenia broni. Według ostrożnych szacunków, armed confused location and even data w konflikcie w Sudanie zginęło dotychczas 10 tysięcy osób, no prawie tyle. Jednak trochę mniej niż w gazie, no ale, ale w przypadku eskalacji ta liczba pewnie by gwałtownie wzrosła. Najgorzej sytuacja wygląda w Darfurze, gdzie siły ANSF-u na masową skalę dokonywały grabieży i mordów motywowanych etnicznie. Terror w Darfurze okazał się jednak w pewnym sensie no, korzystne, czy działał na korzyść prezydenta Al Burhana, bowiem dwie grupy rebeliantów opowiedziały się po stronie lojalistów, twierdząc, że będą walczyć u boku armii. Przywódca rebeliantów Gibri Ibrahim powiedział BBC Newsday, że chcą bronić. Swoich cywilów przed RSF-em, które jego zdaniem grzebie ludzi żywcem. Negocjacje rebeliantów z Ruchu na Rzecz Sprawiedliwości i Równości GIM nie były proste. Toczyły się w zasadzie od początku konfliktu, czyli około 7 miesięcy, a relacje między GIM a Armią Sudańską wciąż są napięte. Także z pobudek, jak się okazuje, personalnych, bowiem brat Ibrahima, wcześniej przewodzący organizacji, został zamordowany przez e, wojsko. No i GM w skrócie JEM, łatwo zapamiętać, i Sudański Ruch Wyzwolenia, LSS, SLM, powstały w Darfurze w 2003 roku, oskarżając rząd o marginalizację społeczności czarnoskórych w regionie. W tamtym okresie rząd zmobilizował przeciwko nim arabskie bojówki, co doprowadziło do pierwszego ludobójstwa w XXI wieku, a teraz jednak dochodzi do odwrócenia sytuacji. To dawne milicje, które wyewoluowały w siły szybkiego reagowania LSF stanowią teraz największe zagrożenie dla e, kraju. W ostatnich tygodniach RSF zajęło kilka kluczowych miast w Darfurze, w tym drugie co do wielkości miasto w kraju. Ale choć GEM i SLM nie są tak silne jak kiedyś, ich udział w wojnie domowej w Sudanie jest istotny ze względu na zwiększenie działań partyzanckich. No, co więcej, stanowi to ogromny sukces wizerunkowy dla al-Burhana. Ostatnie działania w RSF w Darfurze i postawa organizacji reprezentujących tamtejszą ludność wykazuje, że generał Hemeti nie tylko nie ma poparcia wśród społeczeństwa Sudanu, ale stanowi aktywne zagrożenie. Wszelkie wsparcie dla RSF płynie z zewnątrz od Rosji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, za pośrednictwem sąsiadującego z Sudanem Czadu. Priorytetowym, priorytetem dla władz sudańskich staje się zatem wymuszenie na przywódcy Czadu, generała Mahatma Debi, Deby, zerwanie wszelkich powiązań między Czadem a ARSF, aby nie dopuścić do podziału Sudanu. I sformowanie rządu schematim na czele w Darfurze, na wzór Libii, gdzie, gdzie dosyć podobnie się ten konflikt, konflikt toczy. No i proszę Państwa, teraz przeskakujemy już do Afryki Zachodniej, a jak Afryka Zachodnia, to Burkina Faso. I autorytaryści, dyktatorzy. Teraz nie wiadomo, czy no, wspierająca RSF Rosja zdecydowałaby się na ustanowienie rządu Chemetiego w Sudanie, gdyby takowy powstał. Jednak to nie jest najśmielszym posunięciem Moskwy w Afryce, bowiem Putin no, już wielokrotnie pokazywał, że interesuje się Afryką czyli no w przeciwieństwie jakby tutaj można powiedzieć, że do Polski, która się z Afryki kompletnie wycofała, teraz już chyba bardziej interesuje się tutaj w, rozgrywkami wewnętrznymi o dostęp do, do zasobów wewnętrznych. No ale dobra, umówmy się, że Polska nie jest może jakimś tam, czy może nie ma potencjału, żeby być jakimś tam liczącym się graczem w Afryce, więc tam zajmuje się na razie własnymi sprawami, ale Unia Europejska, no tutaj są Francuzi, tu jest jeszcze kilka państw Unii Europejskiej, które mogłyby tam odgrywać istotną rolę. No w każdym razie na razie Rosja wchodzi można by powiedzieć w, takie ter, w, w taką pewną geopolityczną próżnię. Priorytetem dla niej stała się budowa i wspieranie bloku dyktatorów w Afryce Wschodniej, jakim stał się sojusz państw Sahelu. No z tymi dyktatorami się łatwiej rozmawia, może nawet nie z powodów Psychologicznych i mentalnych, no ale zazwyczaj, jeżeli są to państwa demokratyczne, to one są wspierane automatycznie przez państwa Zachodu, a dyktatorzy są krytykowani. No jak są krytykowani, no to gdzieś tam orbitują w stronę, w stronę Moskwy, a Moskwa znowu tego potrzebuje, bo potrzebuje dzisiaj jakiegokolwiek wsparcia, nawet jeżeli jest to Erytrea czy Burkina Faso. No mało jednak kto mógł przewidzieć, że Rosjanie zdecydują się na tak poważny krok, jak teraz okazuje się, budowa. Elektrowni atomowej w państw, w jednym z państw sojuszu Sahelu, czyli w jednym z tych państw dyktatorskich. No i tutaj porozumienie podpisano podczas Rosyjskiego Tygodnia Energii w Moskwie. Hmm, 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 którym uczestniczył minister energetyki Burkina Faso, Simon Pierre Bossim, a o przejęciu wyraziła się pozytywnie rosyjska państwowa energii atomowej Rosatom. No, Burkina Faso jest w ogóle oczkiem w głowie Rosji na terenie Afryki od czasu przejęcia władzy przez Ibrahima Traorę. Tu możecie Państwo zobaczyć zdjęcie... Moskwa czy hunta zwracała się, hunta zwracała się do, do, do Rosji o wsparcie gospodarcze i wojskowe, a Moskwa i funkcjonujące wtedy jeszcze pod jej auspicjami grupy najemnicze, jeszcze wtedy żył Prigorzeń. Jak rozumiem, systematycznie tego wsparcia udzielały. Burkina Faso wraz z sąsiednimi Mali znalazła się wśród państw objętych rosyjską ofertą zbożową. Także, no i na ten moment. Zakłada się, że projekt zostanie zrealizowany w okolicach 2030 roku. Jeśli się uda go zrealizować, to będzie to przełomowy dla Burkina Faso projekt, bo obecnie jest jednym z najmniej zelektryfikowanych krajów na świecie. Zaledwie 21% ludzi ma dostęp do prądu. No, powiem szczerze, że byłby to też duży sukces Rosji, no, która pokazałaby, że nie tylko ma do zaoferowania najemników, y, którzy gdzieś tam y, y, wspierają te rządy dyktatorskie i lubią powalczyć. No, też nie za darmo, nie tylko może zaoferować zboże, ale może zaoferować no, coś, co Chińczycy oferują kontynentowi afrykańskiemu, czyli no, modernizację czy dostęp do elektryczności, właśnie do energii. No, to jest już trochę innej jakości, powiedziałbym, wsparcie czy oferta. Dla hunty, e, dla hunty e, rewolucja w energetyce, tutaj widzicie Państwo na zdjęciu gdzie to miałoby powstać, oznaczałaby stabilizację władzy na długie lata i wzmocnienie poparcia społecznego, zwiększyłaby także znaczenie międzynarodowe państwa oraz zapewniła zyski ze sprzedaży nadwyżek prądu. Dla Rosji jest to z kolei projekt równie ważny jak dla reżimu Właga Dungu. Nie tylko stanowi test dla wiarygodności Rosji jako partnera gospodarczego, który inwestycjami może przebijać nawet oferty Chin, co właśnie o czym wspomniałem, ale również jest to ogromne przedsięwzięcie polityczne, które trwale przyciąga do Moskwy kraj Afryki Zachodniej. Czyli, państwa paradoksalna sytuacja. No Francja byłaby wypychana, a tam wchodziliby. Rosjanie, czyli byłaby, byłoby też to wypychanie demokracji, jak rozumiem, praw człowieka, wszystkich właśnie tych wartości liberalnego zachodu, a no wchodziliby Rosjanie, no którzy tam raczej, no mówmy się, do tej agendy nie przywiązują wielkiej wagi. Zwłaszcza, że z elektrowni nie korzystałyby włącznie Burkina Faso, lecz tutaj korzystne umowy w sprawie dostaw energii pewnie inne państwa Sahelu by podpisały i to znowu umocniłoby. Ten sojusz tego Sahelu, zarówno militarny, jak i gospodarczy, no i znacząco spadłaby także skuteczność sankcji EKOWAS, no, które tutaj próbują groziły interwencją zbrojną, do niej nie doszło, no, i uderzyłoby w bezpieczeństwo energetyczne członków sojuszu, w szczególności w Niger. Te, te sankcje ECOWAS uderzyłyby w bezpieczeństwo energetyczne Nigru, no jeżeli tutaj ta elektrownia by powstała, to to ten Sahel by się od wpływów demokratycznego czy wspieranego przez demokrację ECOWAS-u znacząco uniezależnił. No problemem w realizacji jednak, a jednocześnie szansą jest niestabilność Burkina Faso. W ostatnim materiale z tego cyklu wspominałem, wspominałem Państwu o nieudanej próbie przewrotu w tym państwie, co jakby problemów było mało, to ogromna część kraju, od 1 trzeciej do 2 trzeciej, jest kontrolowana przez islamistów. No, i sojusz teraz podejmuje działania mające na celu rozbicie tych terrorystów i wspólna walka z zagrożeniem z fundamentalizmem, została wpisana nawet do karty Lipatko A Rosja no też um, nie jest tutaj naiwna w tej sytuacji, nie zbuduje elektrowni w takich warunkach, no jeżeli będą się tam ganiać te rządy, znaczy nie zapewnią pełnej stabilizacji um, i nie rozwiążą tego, tego problemu właśnie islamistycznego. No, i być może znowu dla Rosji to też jest okazja, żeby wspomóc tych sojuszników i rozbyć islamistów, czyli znowu wysłać tam jakichś najemników albo broń. No, tylko pytanie, no na ile to się może Rosji udawać, skoro teraz jest zaangażowana w rozwiązanie. Z kryzysu Ukrainy, prawda, i tam denazyfikację i demilitaryzację Ukrainy, a tu jeszcze trzeba byłoby się zaangażować w demilitaryzację islamistów w Burkina Faso. Szansą i dla Rosji, dla Sojuszu jest jednak fakt, że upalanie się z tak poważnym zagrożeniem oraz zaprowadzenie porządku w tak trudnych okolicznościach uwiarygodniłoby Sahel i Rosję jako partnerów w dziedzinie bezpieczeństwa, a w konsekwencji potencjalnie skłoniłoby większe grono państw do współpracy. I o to idzie tutaj, tutaj gra. Proszę Państwa, kolejny kraj, o którym chciałem wspomnieć, to jest... Burkino Faso, który dyktaturą nie jest tylko na papierze, bo w 2024. Znaczy nie. Przepraszam. Teraz chciałem wspomnieć o Liberii. O Liberii. Natomiast. W Burkina Faso to akurat demokracją nie jest, bo tu wynik jest oczywisty. W 2024 roku się odbędą tam wybory, ale także odbędzie się kilka wyborów prezydenckich w innych krajach regionu, w tym Senegalu, Ganie i Mauretanii, gdzie pokojowy transfer władzy no, jest dużo bardziej możliwy. W Polsce też na razie jednak ten transfer władzy jest pokojowy, Kończy się na demonstracjach, gdzieś tam pod chociażby TVP, ale. Ale na razie nie dochodzi do, do użycia przemocy. Są wielkie emocje, ale tej granicy nie przekraczamy. No i zobaczymy teraz, czy to się uda również w Liberii, gdzie os, doszło ostatnio do, to, akurat do pokojowego przekazania władzy. Czy tam się też w Liberii też to się udaje, gdzie urzędujący George UEA, czyli słynny piłkarz, kiedyś przegrał wyścig o reelekcję. George Wa, pewnie fani futbolu kojarzą tego środkowego napastnika, m.in. AC Milan, PSG czy AS Monaco. No, został pierwszym w ogóle graczem FIFA Player of the Year, wygrał plebiscyt na najlepszego gracza w Europie, a w 2017 roku wygrał wybory, kiedy zmęczone establishmentem społeczeństwa Liberii zdecydowało się dać szansę sobie spoza grona tych utartych elit politycznych i kimś takim okazał się ubóstwiany w kraju. weah jedyny. To wzmacniało optymizm wobec przyszłości kraju, no ale jednak nie okazał się być tak dobrym piłka, politykiem, jakim był piłkarzem i za jego prezydentury no właściwie niewiele zmieniło się w kwestii problemów targających Liberią, takich jak bieda czy korupcja. Zawód doszło do wielkiego zawodu prezydenturą, no i to sprawiło, że wybory wygrał weteran sceny politycznej Liberii, no 78-latek, proszę Joseph Bokaj, ale niewiele wygrał, bo tylko 50%, 50-64% uzyskał. No i wcześniej piastował urząd wiceprezydenta i to właśnie z nim Wea wygrał pierwsze swoje wybory. Można powiedzieć, że był takim eksperymentem w Liberii, no ale teraz okazało się, że postawiono na starych politycznych wyjadaczy. No i Wea zachował się zupełnie inaczej niż można było się zwykle spodziewać po e, amerykańskim polityku. E, ustąpił jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników, co symbolicznie ma duże znaczenie w regionie, gdzie przeciągu trzech lat, yy, przepraszam, nie amerykańskim, tylko afrykańskim polityku, bo no, pokazał, że można w ten sposób poddać władzę. W przeciągu trzech lat doszło w tym regionie do ośmiu przewrotów. Jeśli przywódcy wojskowi w regionie nie unieważniają wyborów, no to zwykle są one kwestionowani w sądzie, wtedy wywołuje to liczne oskarżenia o oszustwo i napięcia społeczne, ale tutaj prezydent otwarcie pogratulował swojemu kampanijnemu przeciwnikowi zwycięstwa, a Bokaj mówił otwarcie o pojednaniu y, narodowym. No. Yy, Zaskakująca rzeczywiście sytuacja wydaje mi się, że w, no nie wiem, czy to w Polsce będzie łatwe do osiągnięcia, w najbliższych kilkunastu latach to, co udało się, co udało się w Liberii, co udało się w Liberii, no ale my na razie też jednak wyborów w wyniku wyborów nie kwestionujemy i ta władza też na razie jest bez użycia przemocy. No, to zmiany, są, zmiany są dokonywane bez użycia przemocy, jak jakbym to powiedział. Chociaż, no ale no dobra, ale to już zostawmy tą Polskę, bo tutaj skupiamy się na Afryce, ale myślę, że wiele, co zaskakuje mnie, powiem Państwu szczerze, przy tym przeglądzie afrykańskim, że tu wiele kwestii gdzieś tam jest, czasami wcale nie tak odległych, jakbyśmy się, jakbyśmy się spodziewali. Liberyjskie wybory odbyły się pomyślnie Stanów Zjednoczonych. Pamiętajmy, że ją z, z Liberią łączą Liberią, e, 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 specjalne więzi historyczne, kulturowe, polityczne. Stany jednak nie są jedynym aktorem mm, zachodniej hemisfery. Mm, 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 który, który jest tutaj widoczny, który ma ambicje i wielką wobec kontynentu afrykańskiego. Podobne tendencje wykazuje Brazylia, ale co jest nam dla nas no trudne do wyobrażenia, bo wyobrażamy sobie Brazylię jako mocarstwo, no jeżeli już to takie związane z Ameryką Łacińską, a tymczasem ma ona większe aspiracje związane z Afryką, tak na dobrą sprawę. Może nie tylko, może nie większe od Ameryki Łacińskiej, ale ma pewne aspiracje co do wzrostu swojego znaczenia, i także wiążą się one z Afryką. To wcale nie jest takie, proszę Państwa, dziwne, bo tutaj spójrzmy na tą, na tą mapkę i widzimy, że z tej Brazylii do Afryki wcale tak daleko, wcale tak daleko nie jest. Już abstrahując od tego, że historyczne i kulturowe związki z Afryką ukazuje brazylijska demografia, no tam aż 65 milionów osób ma korzenie afrykańskie w Afryce, No to wie, że widzimy na przykład, że spojrzymy na reprezentację Afryki w piłce nożnej, no to w, też widać nawet i w stylu gry tego zespołu brazylijskiego, że gdzieś tam że gdzieś tam pobrzmiewa ta, ten, ten afrykański luz dobre wyszkolenie techniczne, no w, no właśnie, więc teraz najbliższymi morskimi sąsiadami Brazylii są kraje Afryki Zachodniej, choć odległość, właśnie tutaj, i znowu wracamy do tego, do tego obrazka, który możecie Państwo zobaczyć. Oba kontynenty. Najbliższymi zamorskimi sąsiadami Brazylii są kraje Afryki Zachodniej. Odległość jest 2900 km, która tutaj dzieli oba kontynenty. No Może się to wydawać, że to jest olbrzymia odległość, ale paradoksalnie ona jest mniejsza niż odległość krańcowa wybrzeża Brazylii i jej interioru, czy północnych Rubieży i Mato Grosso do Sul. Afryka po Zimnej wojnie szczególnie stanowiła miejsce w brazylijskiej polityce zagranicznej, zwłaszcza Luli da Silwy, którego powrót do rządów jedynie no tutaj pobudził działania w tym kierunku. Afryka była o tyle ważna, że otwiera ona Brazylii perspektywę występować jako aktor globalny, a nie wyłącznie jako mocarstwo regionalne, które tam przykład stara się wciągnąć Argentynę do BRICS. No ale jeżeli tutaj wzmacniane są te relacje z Afryką, no to Brazylia już tutaj wchodzi na, na poziom globalny. Jest to znacznie zwiększenie prestiżu i wzmocnienie pozycji negocjacyjnej. Na no, dodatek Brazylia nie posiada bagażu w postaci stosunku kolonizator-kolonia, i nie tylko Rosja czy Chiny, proszę Państwa, właśnie również i Brazylia. No, może wejść, posługując się tą retoryką antykolonialną. I to jest jednak atut na tym kontynencie Brazylia, Indie i RPA posiadają też bardzo zbliżoną wizję co do tego, w jakiej formule powinien działać BRICS, i to właśnie południowoamerykański Olbrzym, jakim jest Brazylia, skorzysta na włączeniu kolejnych państw afrykańskich w szeregi organizacji, by zacieśnić współpracę gospodarczą w regionie. Czyli tu jest BRICS jest dosyć sprytną metodą, bo on. Zaczyna lewarować również Brazylię i zbliżać ją do Afryki. To jest takie powolne, taka operacja chirurgiczna, która oznacza powolne tworzenie nowego ładu. To możemy sobie powiedzieć na tym podcaście, który Państwo tutaj wspieracie, za co jeszcze raz dziękuję, i dzięki temu może nam nie umknąć ta kwestia. Przejawem zainteresowania Brazylii kontynentem no jest chociażby organizacja Forum Brazylia-Afryka, które w 2023 roku miało swoją już 11. edycję. Delegacja Afrykańskiego Banku Rozwoju podkreśliła potrzebę wzmocnienia współpracy z Brazylią w ramach wielostronnego porozumienia Lusofon Compact, aby przyciągnąć więcej kapitału prywatnego i współfinansować transakcje w sektorze prywatnym. No, Państwa, To już jest stara śpiewka. Zawsze jest ten, ten kapitał prywatny, który ma się Pojawić to we wszystkich bankach rozwojowych. Ta dyskusja trwa w nieskończoność. Program Lusofon Compact został uruchomiony w grudniu 2018 roku jako platforma współpracy dla inwestycji pomiędzy Grupą Afrykańskiego Banku Rozwoju, Portugalią i sześcioma krajami afrykańskimi Angolą, Republiką Zielonego Przylądka, Gwinę Równikową, Gwinę Bisao, Mozambiku i Wyspami Świętego Tomasza i Wyspą Książęcą, znanymi jako Palops. I celem jest przyciągnięcie znacznych inwestycji, projektowanie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb małych państw wyspiarskich oraz odblokowanie sektora prywatnego i handlu w krajach luzofonii pomiędzy nimi. No tak, tutaj widzicie Państwo, że jest dużo krajów portugalskojęzycznych: Angola, Mozambik, no także Wyspy Świętego Tomasza i Wyspa Książęca, to akurat jest bliskość z Brazylią. Sam byłem zdziwiony jak wylądowałem kiedyś w Rio de Janeiro i widziałem, że jest bardzo dużo samolotów z Angolii, że po prostu oni tak sobie latają do Rio de Janeiro z Brazylii. I To było da jakiś już, da już dawno, jakiś czas temu. E no Proszę Państwa, tutaj te związki są silne jednak między Brazylią a portugalskojęzycznymi krajami. I to może dlatego, że Portugalia no, dzisiaj nie ma już możliwości zaproponowania czegoś e tym krajom, a Brazylia mówiąca podobnym językiem, mająca wiele związków E, chociażby tutaj wspomnieliśmy o tych związkach kulturowych czy demograficznych, no, ma sporo do zaoferowania. Podczas, dwu, może wejść tą, jakby już, skoro już nie Portugalia, no, to Brazylia jeszcze nie mająca tego obciążenia. Które miała Portugalia. Podczas dwudniowego forum Grupa Afrykańskiego Banku Rozwoju zorganizowała i modelowała tzw. Okrągły stół Inwestycyjny, w którym wzięło udział 40 wybranych inwestorów. Podczas sesji zaproponowano trzy możliwości inwestycyjne na etapie bankowalności w sektorach transportu i energii odnawialnej w Angolii, Mozambiku oraz na Wyspach Świętego Tomasza i Wyspie Książęcej. Projekty poszukują finansowania dłużnego i kapitałowego o wartości 200 milionów dolarów. No to nie jest dużo, z, z punktu widzenia Chin. To to jest to jest bardzo niewiele Afryka staje się systematycznie coraz ważniejszym obszarem dla brazylijskiego handlu w 2021 roku wymiana handlowa Brazylii z Afryką to 16 miliardów dolarów, w 2022 wzrosło już o prawie 40%. Przy czym głównym beneficjentem tutaj był Egipt. Prawie 4% całego brazylijskiego eksportu kierowany jest do Afryki. To niewiele, jest tutaj duża przestrzeń, no zobaczymy. No, niby to są ciekawe koncepcje geopolityczne, ale jak spojrzymy na te liczby, to one są zastanawiająco niskie jednak. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I tu znowu wracamy do tego dylematu między ekonomią polityczną, czy, czy polityka jest istotniejsza? Czy relacje gospodarcze, tu polityka będzie naciskać na to, żeby te układy liczb się zmieniły, żeby te proporcje się zmieniły. Mamy także innego członka BRICS-u, który zorganizował końco, w końcówce listopada podobne wydarzenie. Tutaj mowa o Chinach. W Pekinie odbyło się 16 już spotkanie urzędników wysokiego, wyższego szczebla, forum współpracy chińsko-afrykańskiej w przygotowaniach do przyszłorocznego szczytu. E Najpierw się spotykają ci wysocy urzędnicy. Ta formuła promuje ścisłą współpracę właśnie między krajami Unii Afrykańskiej a Chinami. Także tymi zawieszonymi członkami Unii Afrykańskiej spotkanie dotyczyło głównie spraw proceduralnych i przygotowań do przyszłorocznej konferencji, które będzie korespondował z uzgodnieniem agendy Unii Afrykańskiej do 2063 roku. Znaczenie forum, które istnieje od 2000 roku, systematycznie się zwiększa i poszerza się o nowe mechanizmy współpracy w sektorach rolnictwa. Zdrowia, zwłaszcza z 2021 roku, odegrało dużą rolę w promocji chińskiej dyplomacji szczepionkowej czy pomocy rozwojowej, co idzie w parze ze wzrostem znaczenia Chin dla Afryki. Więc niezwykle ciekawe rzeczy się tutaj dzieją w kontekście Brazylii i no, Chin to y, widzimy. To, to nam nie umyka. To spotyka się z krytycznym przyjęciem nowycofanej już z Afryki Polski w ostatnich dekadach, natomiast chyba nie zauważamy tego, że tu nadchodzi również Brazylia i że to wszystko też się dzieje w ramach BRICS i pewnego sprytnego planu chyba geopolitycznego. No ale teraz jeszcze inna ciekawa rzecz, którą trudno tutaj dostrzec z perspektywy jakiejś kawiarni w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu czy Poznaniu czy innego, miasta w Polsce, Kenia i Haiti. Proszę Państwa, zamieszanie na zgoła innym forum wywołało ostatnie posunięcie Kenii. To wschodnioafrykańskie państwo na łamach zgromadzenia ogólnego ONZ wyszło z inicjatywą przeprowadzenia akcji stabilizacyjnej w opanowanym przez gangi Haiti. Więc Kenia mówi, no gangi opanowały Haiti, zróbmy coś. Karaibskie państwo jest teraz już w stanie całkowitego... Rozpadu gangi zmusiła aż 200 tysięcy mieszkańców do opuszczenia domostw, no. To także zwiększa tę presję migracyjną. Dzisiaj siły pokojowe pod przewodnictwem Kenii zostały zatwierdzone uchwałą Rady Bezpieczeństwa ONZ z 2 października. Kenia jeszcze nie potwierdziła daty rozmieszczenia tysiąca funkcjonariuszy, których planuje wysłać na Karaiby. Tak? Proszę Państwa, Kenia będzie wysyłać siły porządkowe do Haiti. Prezydent William Ruto powiedział, że siły dowodzone przez Kenię nie zawiodą ludu Haiti. No to posunięcie spotkało się jednak z pewnym oporem wewnątrz kraju. Minister spraw wewnętrznych, Kiturek Kindiki pojawił się przed Komisją Zgromadzenia Narodowego w sprawie właśnie rozmieszczenia żołnierzy. No tutaj domagano się wyjaśnień i powiedział, że przed wysłaniem jakichkolwiek żołnierzy należy jeszcze uzyskać zgodę parlamentu. No także przywódca opozycji Raila Odinga skrytykował to zaangażowanie kraju, twierdząc, że Kenia ma własne wyzwanie w zakresie bezpieczeństwa. A nie interwencja w Haiti, czy, czy, czy pomoc, czy walki z gangami tam w tym kraju i, i próba zaprowadzenia porządku. Cała sytuacja w ogóle teraz nasywa pytanie: no skąd się w ogóle wzięło zainteresowanie Kenii Haiti? No spróbujmy teraz odpowiedzieć na to pytanie. No, pierwszą i dość oczywistą odpowiedzią są, proszę Państwa, pieniądze, są finanse. No państwa globalnego południa najczęściej angażują się w misję ONZ właśnie ze względu na możliwy zysk. No, po prostu można zarobić. No i także w tym wypadku misja będzie finansowana z dobrej. Dobrowolnych datków, a Stany Zjednoczone przekazują kwotę 200 milionów dolarów. No, więc za taką kwotę można spróbować się z tymi gangami tam no, skonfrontować, skoro płaci społeczność międzynarodowa no to jest to okazja do zarobku ale nie chodzi tylko o korzyści monetarne nie tylko one sprawiają że Kenia jest gotowa wysłać wojska za ocean Afrykę i Karaiby też łączą więzi historyczne oraz kulturowe to państwa tutaj akurat chyba nie zaskoczyłem właśnie na Karaibach korzenie zapuszczał ruch panafrykański który wygrywał ogromny wpływ na dawne kolonie brytyjskie w tym właśnie Kenie bo to na Karaibach przebywał wcześniej wspomniany Haile Selassie ten z Etiopii twórca tego imperium no etiopskiego, który byliśmy na początku dzisiejszego podcastu, a kubańska doktryna rewolucjonizmu internacjonalistycznego była nastawiona na Afrykę właśnie głównie z powodów rasowych. Pomoc dla Haiti odbije się wśród czarnej ludności, nie tylko Kalaibów, ale całej Afryki i ze względów prestiżowych jest to opłacalna inicjatywa. Sprawdzenie skuteczności także służb bezpieczeństwa w warunkach ekstremalnych także stanowi kolejny ważny e, argument przemawiający za zaangażowaniem. No, Generalny inspektor policji Jafet Kom no, cieszy się z tego, już potwierdził, że rozpoczęło się szkolenie Pierwszej grupy funkcjonariuszy, która pojedzie na Haiti, żeby tam walczyć z tymi, z tymi gangami. No, ciekawa to wszystko jest, proszę Państwa, historia, ciekawa jest to sprawa. Ja chciałbym podziękować jeszcze Kalitanowi Milewskiemu, z którym razem przygotowujemy te materiały dla Państwa. Bardzo raz jeszcze dziękuję za wspieranie tego podcastu. Wszystkich z całego świata, z całej Europy i z całej Polski. Dziękuję mecenasom tego odcinka. Tutaj pojawi się też plansza. Wszystkim tym, którzy udzielili wsparcia poprzez Patronite, poprzez też tradycyjne przelewy, jeżeli kogoś pominąłem, to przepraszam Państwa, to jest kilkaset osób. Bardzo Wam dziękuję za to wsparcie w 2023, 2023 roku. To jest taki podcast. No troszeczkę z, m, właśnie z dala od powagi świata realu i mainstreamu, taka cyfrowa sieć. Dzisiaj zawitaliśmy do Afryki. Mam nadzieję, że ta niespodzianka sprawiła Państwu przyjemność, że się udała. No i już nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wam wesołych świąt Bożego Narodzenia. Teraz trochę odpocznijmy, przemyślijmy też swoje y, miejsce w świecie. I cieszmy się, proszę Państwa, cieszmy się, myślę, że z kilku powodów: no, tym kontaktem z bliskimi. Cieszmy się z tym, że nic nam nie leci na głowę, nie spadają rakiety, i cieszmy się z tym, że mamy zabezpieczone jakby wszystkie te w tej piramidzie Maslowa podstawowe potrzeby. Bo jak Państwo widzicie po tym podcaście afrykańskim, no, nie jest to taka prosta sprawa. Nie zawsze, jest to, nie zawsze jest to możliwe, a w Polsce to się jakoś przynajmniej jeszcze na razie, na razie udaje. Nikt nie ginie. Nikt nie traci zdrowia, nie traci dobytku swojego życia, nikt nie głoduje i to jest, proszę państwa, rzecz, którą warto docenić. Niestety kilkaset, miliony, miliardy osób na świecie, jak widzimy, tego luksusu, tego luksusu nie ma. Proszę państwa, więc wesołych świąt, wszystkiego dobrego. Pojawię się już po świętach. No myślę, że 2024 rok to będzie również rok bardzo ciekawy. Um, I to wszystko na dzisiaj. Raz jeszcze dziękuję za wsparcie. Bez tego wsparcia nie byłby możliwy ten podcast i na pewno nie byłoby możliwe dzisiejsze e, nagranie. E, kłaniam się, pozdrawiam, wszystkiego dobrego, wesołych świąt. No i mam nadzieję, do zobaczenia na cyfrowej sieci już wkrótce.